poznaniu.pl. Poznań w minutę. Szokujący popis głupoty zwiedzających w nowym zoo zaczęli rzucać kamieniami w bizona. Uznali, że jeśli kupili bilet, to zwierzę powinno coś robić. Więcej o tej sprawie piszemy na wpoznaniu.pl. Hipodrom Wola to historyczne miejsce na mapie Poznania. Oficjalnie przeniesiono udziały do grupy kapitałowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. To wydarzenie otwiera drogę ku przekształceniu Hipodromu Wola w jedno z najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych centrów jeździeckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznański Tydzień Równości, znany wcześniej jako Tydzień Tolerancji, wkracza z pełnym rozmachem. Potrwa 6 dni i skupi się na kwestiach różnorodności, równości i szacunku. To czas warsztatów, wykładów i spotkań, które ukazują otwartość i różnorodność Poznania. Michalina Diakow z Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej została zaproszona na elitarne zgrupowanie UEFA. Ta wybrała grupę 20 najbardziej utalentowanych młodych sędziów oraz 12 sędzi, którzy zostali objęci programem mentorskim.